Cześć, witam w Zajegraniu. Z braku lepszych pozycji do omówienia w tym tygodniu mamy dla Was recenzję jednego z najdziwniejszych filmów opartych na grze komputerowej. Mowa tu o Super Mario Bros. Z 93. Podejrzewam, że niektórzy z Was nawet nie wiedzieli o tej produkcji, więc postaram się ją nieco przybliżyć. Zapewniam, że warto, bo to jeden z dziwniejszych filmów. Lata 90. to wysyp przeróżnych filmowych dziwolągów, napędzany głównie nowinkami technologicznymi, popkulturą i oczywiście chęcią zarobienia hajsu w miejscach, w których nikt jeszcze pieniędzy nie zarobił. I tak, po raz pierwszy w historii, wybór filmowej adaptacji padł na przygody dwóch włoskich braci trudniących się zawodem hydraulika. Dodajmy do tego, że obydwaj żyją na Brooklynie. Świat dość charakterystycznej platformówki, jaką jest Mario, nie należy do zbyt łatwych w przeniesieniu na ekran z prostego względu. Fabuła praktycznie nie istnieje. Szukanie porwanej księżniczki po różnych zamkach to nieco za mało, by zbudować na tym całą historię. Z drugiej jednak strony można interpretować wszystko tak, jak się chce i robić po swojemu. Tak też zrobił reżyser filmu, a raczej reżyserowie, bo było ich czterech. Główny bohater filmu nazywa się Mario Mario i tak, to nie jest błąd, jego nazwisko brzmi tak samo jak jego imię. Odgrywa go całkiem zacny aktor imieniem Bob Hoskins, który zostaje wrzucony w świat innej rzeczywistości, do której porwana została pani archeolog, oczywiście imieniem Daisy. Mario wraz z pomocą brata postanawia rzucić się na ratunek i ruszyć w pogoń za pięknością. Świat, w którym się znajdzie, zamieszkują człekokształtne istoty, które wywodzą się od dinozaurów. I tu właśnie zaczyna się roller coaster mocno pogrzanej konwencji, która jest przesiąknięta kiczem i tandetą w najlepszym stylu lat 90. Sąsiedzką rzeczywistością zarządza oczywiście król Koopa, który marzy o połączeniu świata ludzi z jego krainą zwaną Dinohantanem. Może to uczynić jedynie przy pomocy córki prawowitego króla, księżniczki, która nic nie wie o swoim pochodzeniu. Jakież to wygodne, prawda? Do tego potrzebuje jeszcze tajemniczego artefaktu i historia jako tako trzyma się kupy. Stylistycznie świat w niczym nie przypomina tego z gry, bo choć są obecne tu kultowe zielone rury, cała kraina to jeden wielki ściek pełen odpadów i nieczystości, a każdy zakamarek pokryty jest grzybem. Jednak najlepsze dopiero przed nami. Mowa tu oczywiście o aktorstwie oraz dialogach. Dialogi, których przyjdzie Wam słuchać w filmie, to prawdziwa karuzela śmiechu, którą ciężko zatrzymać, bowiem są tak żenujące, tak głupie, tak źle ograne, że w pewnym momencie nie będziecie wierzyli, że ktoś na ten film wypompował 48 milionów dolarów. Powiedzieć, że ten film to porażka, to naprawdę za mało. Jeżeli jesteście fanami dziwnych, tandetnych, ale w swojej kiczowatości kultowych filmów, to Super Mario Bros. Po prostu trzeba znać. Film dostaje ode mnie 2 gwiazdki, ale w głębi serca daje mu 7 gwiazdek z sentymentu. To kamień milowy w dziedzinie adaptacji tworów popkultury oraz pierwszy krok w kierunku robienia coraz to gorszych produkcji opartych na komputerowej rozrywce. Uwe Boll jest jedynie adeptem szajsu i tandety. W 93 czterech reżyserów pokazało światu, jak bardzo zły może być film na podstawie gry komputerowej. Jeżeli macie jakieś retro ciekawe pozycje filmowe, choćby klasy B albo Z, to koniecznie wpisujcie w komentarzach, a zaraz je zrecenzujemy i przypomnijmy o ich istnieniu szerszej gawiedzi. Dzięki za oglądanie, dajcie łapkę w górę niczym Mario na grzybach i do zobaczenia w kolejnym Zajegraniu. Pamiętajcie też, aby zastać naszą MediaCraftową apkę, na której znajdziecie m.in. antologię z moim udziałem. Papsy.